Msza jest ceremoniałem, który odgrywa w Kościele katolickim niezwykle doniosłą rolę i więcej niż jakikolwiek inny czynnik łączy wiernych z Kościołem. Jest właściwie ośrodkiem kultu liturgicznego, jego początkiem i celem, do którego zmierzają wszystkie sakramenty i modlitwy. Nadto, będąc nieustannym odtwarzaniem tajemnicy krzyża, jest jakby szczytem i ośrodkiem religii katolickiej w ogóle. Msza jest najprzedniejszym nabożeństwem katolickim, a podstawowym obowiązkiem każdego wyznawcy jest przede wszystkim uczestniczenie w niej. Wydaje się więc konieczne poznanie istoty tego centralnego obrzędu. Czym jest msza i jakie znaczenie nadaje jej Kościół rzymskokatolicki, świadczy dobitnie katechizmowa wypowiedź księdza profesora doktora Franciszka Spirago. Msza święta jest w stosunku do innych nabożeństw podobnie jak brylant kosztowny do otaczającej go oprawy, hurter. Jest ona jeziorem, w którym zbierają się strumienie łask ofiary krzyżowej i spływają z niej na ludzkość przez upusty sakramentów świętych. Msza święta jest wchodzącym codziennie słońcem łaski, którego białe promienie łamią się siedmiokrotnie w pryzmacie sakramentów i tworzą złotą tęczę pokoju łączącą skarby nieba z ubóstwem ziemi. Gich. Znaczenie mszy świętej jest niezmiernie większe niż sakramentów, gdyż te ostatnie są tylko naczyniami miłosierdzia dla żywych. Msza święta natomiast jest niewyczerpanym morzem szczodrobliwości Bożej dla żywych i umarłych. Kochem. Ofiara mszy świętej daje ludziom już naprzód niebo na ziemi, stawiając wpośród nich samego Stwórcę nieba i ziemi, pozwalając nawet dotykać się go rękami. Urb czy ile kropel w morzu, promieni w słońcu, gwiazd na niebie, kwiatów na ziemi, tyle tajemnic zawiera w sobie ofiara mszy świętej, święty Bonaventura. Powyższa wypowiedź wskazuje na wybitne stanowisko obrzędu, o roli i czołowym znaczeniu mszy w liturgii i życiu religijnym katolicyzmu decyduje niewątpliwie realizowanie przez nią największe spośród 7 sakramentów, tak zwanych sakramentu ołtarza, zwanego również Eucharystią lub Najświętszym Sakramentem, do którego Kościół przywiązuje wielką wagę. 11 aktów mszalnego dramatu. Ceremonia mszalna od początku do końca jest jednym wielkim dramatem. Wywiera silne wrażenie na przebywających w kościele zarówno wykształconych jak prostych. Od chwili pojawienia się kapłania przy ołtarzu wierni poddani są niepokojącemu urokowi sakramentalnych czynności celebransa, powadze nastroju i dramatycznej akcji rozgrywającej się na ich oczach. Nie widzą mistyfikacji, przekonani są o autentyzmie obrzędu. Posługiwanie się językiem łacińskim, niezrozumiałym dla większości uczestników nabożeństwa, wytwarza atmosferę tajemniczości, misterium i erudycji. Przeciętny umysł nie próbuje tego zgłębić, nie rozumie wielu rzeczy, ale też i nie zabiega o to. W rytualnym szalnym nie pominięto niczego, co by mogło zaabsorbować wzrok, uczucia i wolę. Światła, iluminacje, blask witraży, tajemnicze ruchy, bogate szaty kapłanów, dym kadzidła, odgłos dzwonków, śpiew, podniosła muzyka, wszystko to współtworzy ów specyficzny czar, zniewalający nawet trzeźwo myślącego obserwatora. Ołtarz i liturgiczne akcesoria używane podczas mszy mają określone znaczenie, stanowiąc nieodzowny składnik rytuału. Najcenniejszą częścią każdego kościoła, stwierdza ksiądz Grabowski, jest ołtarz, czyli miejsce przeznaczone z reguły do odprawiania mszy świętej. W każdym ołtarzu muszą być umieszczone relikwie świętych. Aby na ołtarzu można było odprawiać mszę świętą, musi on być konsekrowany. Każdy ołtarz, przynajmniej stały, podobnie jak kościół, ma mieć własny tytuł, to jest ma być poświęcony czci jakiegoś świętego lub jakiejś tajemnicy wiary. Ołtarz, w którym przechowuje się Najświętszy Sakrament, winien być więcej ozdobiony.
Interesująca jest dalsza symbolika sprzętów liturgicznych w zestawieniu księdza Franciszka Baudelaire'a. Ołtarz reprezentuje górę Kalwarię, na której zmarł Pan. Krucyfiks wyobraża Zbawiciela wiszącego na krzyżu. Nakrycie ołtarza przedstawia białe prześcieradło, w którym złożono do grobu ciało Chrystusa. Świece płonące na ołtarzu to symbol Pana Jezusa jako światłości świata. Jest to zarazem symbol chrześcijańskiej wiary, nadziei i miłości. Światełko palące się przed tabernakulum wyobraża gwiazdę betlejemską świecącą nad Królem Królów. Tabernakulum przedstawia grotę betlejemską, w której narodził się boski Odkupiciel. Zasłona znajdująca się w tabernakulum ma usmysłowić obecność naszego Pana ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie. Kielich wyobraża naczynie, z którego Jezus pił podczas ostatniej wieczerzy. Nakrycie symbolizuje chustę, którą owinięta została głowa Jezusa. Mszał to księga zawierająca modlitwy i rytuał mszalny. Dzwonek odzywający się co pewien czas w trakcie mszy podkreśla uroczysty charakter poszczególnych momentów ceremonii. Kadzidło przedstawia modlitwy wstępujące do Boga. Ubiór kapłana unaocznia cierpienie Jezusa. Humerał oznacza chustę, którą okryto oblicze i Chrystusa. Alba przypomina szyderczo szatę, w jaką Herod kazał przyodziać Jezusa. Opasanie jest symbolem powroza, którym skrępowano mistrza. Manipularz stanowi oznakę smutku i łez męki pańskiej. Stuła jest znakiem władzy duchowej i symbolem łańcuchów, który zmuszony był dźwigać nasz Pan. Ornat wyobraża Jezusa ubranego przez Piłata w purpurę. Białe szaty oznaczają czystość i nieskazitelność, czerwone odwagę, purpurowe pokutę, a zielone nadzieję. Czarne szaty są symbolem smutku. Najdonośniejsza rola przypada oczywiście kapłanowi celebrującemu mszę. Zwróćmy uwagę na 11 aktów tego osobliwego w dziejach chrześcijaństwa dramatu. Pierwsze. Nasamprzód modli się kapłan w skrusze serca i pochylony u stóp ołtarza, następnie wstępuje po stopniach ołtarza, całuje ołtarz z uszanowaniem, modli się raz jeszcze w uczuciu pokory do Boga przez dziewięciokrotne Kyrie, Boże zmiłuj się nad nami. Drugie. W nadziei, że Bóg wejrzał na jego skruchę, odmawia hymn anielski, gloria i tak dalej. Odwraca się następnie do ludu, życzy mu błogosławieństwa Bożego, Dominus vobiscum. Trzecie. Na prawym rogu ołtarza modli się w imieniu wszystkich obecnych za ich potrzeby. Potem czyta dwa ustępy z Pisma Świętego, lekcję i Ewangelię, lecz Ewangelia na przeciwnym rogu ołtarza na znak, że Ewangelia wzgardzona od Żydów przeszła do pogan. Czwarte. Po Ewangelii następuje w pewnych dniach nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary. Dotąd sięga część wstępna, przygotowawcza. Właściwą ofiarę stanowi dopiero część następująca. Piąte. Wspólnie z zgromadzonym ludem ofiaruje kapłan chleb, wino i myje potem ręce swoje na znak, że tylko czystym sercem ofiary składać wolno. Szóste. Wzywa wszystkich do gorącej modlitwy, orate frates, i wielbiąc Boga woła z chórami aniołów: święty, święty, święty. Siódme. Po tym uwielbieniu odmawia ciche modlitwy za Kościół, jego przełożonych i wszystkich wiernych, wzywając stawiennictwa Najświętszej Panny i wszystkich świętych. Ósme. To skończywszy, mówi tajemnicze słowa przemienienia, klęka i podnosi w górę wpierw Najświętsze ciało, potem i krew. Na znak dzwonka pada lud na kolana, oddaje cześć i pokłon Jezusowi utajonemu w Najświętszym Sakramencie i w skrusze serca uderza się w piersi. Dziewiąte. Dalej modli się kapłan do Boga, ażeby ofiarę łaskawie przyjął i okazał swą litość nad wszystkimi żyjącymi i umarłymi, i kończy modlitwą pańską, będącą wyrazem wszystkich zgoła próśb. Dziesiąte. Do godnego przyjęcia Komunii Świętej odmawia po modlitwie pańskiej modlitwy przygotowawcze, po których komunikuje. W komunii kapłana powinni wszyscy obecni przynajmniej duchowo uczestniczyć.
11. Koniec mszy świętej stanowi modlitwa dziękczynna, błogosławieństwo kapłana i odczytanie Ewangelii świętego Jana. Msza a wieczerza pańska. Ceremoniał psalny jest niezwykle okazały. Teolodzy katolicy nadają mu znamie najwyższej świętości, wprowadzając ustanowienia Chrystusa. Ale kiedy i gdzie Jezus go ustanowił? Ani Pismo Święte, ani nawet katolicka tradycja nie mówią o tym, by Jezus odprawiał wieczorniku mszę, by podniosłą uroczystość wieczerzy pańskiej celebrował w obrządku łacińskim, występując przy tym w szatach liturgicznych, używając języka łacińskiego. Nie jest wiadome, aby stół, przy którym Jezus spożywał wraz z uczniami ucztę paschalną, był ołtarzem ze znajdującymi się w nim relikwiami starodawnych proroków. Jezus nie przywiązywał żadnego znaczenia do wszelkiego formalizmu i czczej ceremonii. Skądże więc obrzędy mszalne otoczone niebywałym przepychem wywodzą swój byt? Może pochodzą z ustanowienia apostolskiego? Próżny byłby trud znalezienia apostołów wśród celebranców katolickiej mszy. Odpowiedzi szukać należy w kanonach Soboru Trydenckiego. Natura ludzka jest tak utworzona, że bez zewnętrznych środków pomocniczych nie może się znieść do rozważania rzeczy boskich, dlatego Święta Matka Kościół ustanowił pewne obrzędy, by mianowicie niektóre części we mszy świętej były wymawiane przyciszonym głosem, a inne podwyższonym. Zaprowadził również na mocy tradycji ceremonie, jak tajemnicze błogosławieństwa, płonące światła, okadzanie, szaty i inne tym podobne, by uprzytomnić zniosłość tak wielkiej ofiary i za pomocą tych widzialnych znaków religijności i pobożności pobudzać umysły wiernych do rozważania najważniejszych rzeczy, które znajdują się w tej ofierze. Wiadomo więc, skąd wywodzi się ceremonia mszalna i jakimi pobudkami kierowano się przy jego tworzeniu. Aby jednak nie budziły się wśród wiernych zastrzeżenia i opory, uchwały soborowe zaopatrzone zostały groźbą anatemy, klątwy. Jeśliby ktoś powiedział, że ceremonie, szaty i znaki zewnętrzne, których Kościół katolicki używa w czasie sprawowania mszy, są raczej podnietami do pobożności, aniżeli jej odznakami, niech będzie wyklęty. Jeśliby ktoś powiedział, że należy potępić obrzędy Kościoła rzymskiego, w których przyciszonym głosem wymawia się część kanonu i słowa konsekracji, albo że msze powinno się odprawiać tylko w języku ludowym, lub że z winem w kielichu nie trzeba mieszać wody, jakoby to było przeciwne uszanowaniu Chrystusa, niech będzie wyklęty. Wszystkie elementy wchodzące w skład mszy i przedstawiające poważne znaczenie z punktu widzenia Kościoła są najzupełniej obojętne dla Słowa Bożego i nie przedstawiają rangi świętości zniewalającej umysł i serce, rodzącej uczucia podziwu, szacunku i lęku. W aspekcie Pisma Świętego pozbawione są znaczenia nadawanego im przez Kościół. Pan patrzy na serce i lepsze bowiem jest posłuszeństwo niż ofiary. Dlatego może ojcowie soborowi szukali ucieczki w groźbie klątwy. Wieczerza pańska nie posiada przepychu mszalnego. Była uroczystością skromną, choć podniosłą, pozbawioną rytualnego ceremoniału i wyszukanej oprawy liturgicznej. Przepraszam. Kiedy byli jeszcze przy stole biesiadnym, pisze Mateusz, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, łamał go i podał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, dzięki czynił i podał im go, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest krew moja, krew nowego przymierza, która przelewa się za wielu ludzi na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego szczepu, aż do dnia, w którym go bić będę wraz z wami w nowy sposób w królestwie Ojca mego. Potem odmówili hymn i udali się na Górę Oliwną. Czyż można wywodzić ceremonię mszalną od Chrystusa?
Różnice pomiędzy mszą a wieczerzą pańską są uderzające. I chociaż nie sposób jest omówić wszystkie, słuszne wydaje się zwrócenie uwagi na ważniejsze, uwydatniające wyraźnie odchylenie narosłe w ciągu wieków, pozwalające na zrozumienie właściwej istoty obrzędu skupiającego życie religijne Kościoła katolickiego i wiernych. Przeistoczenie. Kulminacyjnym momentem ceremonii mszalnej jest tak zwane przeistoczenie, czyli sakramentalna przemiana chleba i wina w ciało i krew Chrystusa spowodowana konsekrującymi słowami kapłana. Odbywa się to w następującej formie. Kapłan odczytuje z mszału tekst zawierający opowiadanie o ostatniej wieczerzy i jednocześnie wycierając palce o korporał, bierze do rąk hostię, wznosi oczy ku niebu, potem pochyla głowę, żegna hostię znakiem krzyża i wymawia słowa konsekracyjne nad hostią trzymaną obiema rękoma, mówiąc: to jest bowiem ciało moje. Po wymówieniu tych słów i przez wymówienie tych słów już nie ma chleba na ołtarzu, jest tylko ciało Chrystusa. Dlatego kapłan przyklęka na prawe kolano dla oddania czci Chrystusowi, podnosi hostię, kładzie ją na korporale i jeszcze raz kręka. Kapłan odkrywa kielich z winem, bierze go do rąk i odczytuje dalszy ciąg opowiadania ostatniej wieczerzy. Pochyla głowę, żegna kielich znakiem krzyża i wymawia nad nim słowa konsekracyjne. Ten jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza. Podobnie i po wymówieniu tych słów nie ma już wina na ołtarzu, jest tylko krew Chrystusa pod postacią wina, dlatego też kapłan kładzie Pana Jezusa na ołtarzu, klęka dla oddania mu czci, podnosi go do góry ponad swą głowę, by wierni mogli cześć oddać Chrystusowi. Tym sposobem urzeczywistnia się tajemnica Eucharystii, czyli zjawia się pod postacią chleba i wina eucharystyczny Chrystus. Po dokonaniu przeistoczenia następują dwa dalsze podniosłe akty. Ofiarowanie, to jest powtórzenie ofiary krzyża, i komunia. Zgodnie z nauką Kościoła, Eucharystia jest to prawdziwe ciało i krew Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina. Eucharystia jest ofiarą i sakramentem. Jako ofiara ofiaruje się Jezus Chrystus we mszy świętej na ołtarzach, jako sakrament zaś bywa przyjmowany w komunii świętej. Podczas mszy występują oba elementy. Stwórca Stworzyciela. Kościół naucza, że w Eucharystii zawiera się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew Jezusa Chrystusa wraz z Jego duszą i bóstwem. Jest to eucharystyczny Chrystus. Uchwały Soboru Trydenckiego dogmatyzujące pojęcie Eucharystii ten właśnie sposób określając tę naukę. Jeśli by ktoś zaprzeczał, że w sakramencie Najświętszej Eucharystii zawiera się prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew razem z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus, lecz mówił, że jest w Nim tylko jako w znaku lub figurze lub mocy, niech będzie wyklęty. Nic przeto dziwnego, że Eucharystia uchodzi w religii katolickiej za najważniejszy sakrament. Sakrament ten, pisze ksiądz Kalinowski, przewyższa wielkością i godnością wszystkie inne sakramenty. Gdy inne uświęcają człowieka, dając i pomnażając łaski, w tym jest obecny sam dawca łaski i sprawca wszelkiej świętości. Dlatego Eucharystia jest źródłem nadprzyrodzonego życia i ogniskiem, wokół którego się skupiają myśli i uczucia całego Kościoła. Ksiądz Granat uzupełnia tę myśl dodatkową uwagą wskazującą na wagę sakramentów w religijności katolickiej. Eucharystia jest dalszym ciągiem wcielenia. W Eucharystii pod postaciami chleba i wina Bóg człowiek znajduje się na tysięcznych miejscach kuli ziemskiej, jest centrum i streszczeniem całego kultu religijnego w Kościele. Pobożność katolicka z niej czerpie siłę i ku niej dąży, jest syntezą ekonomii zbawienia. Przez nią uczestniczymy w odkupieńczej ofierze.
Chrystus nie tylko ustanowił Najświętszy Sakrament, naucza Kościół, ale dał swoim apostołom władzę czynienia tego, co sam spełnił podczas ostatniej wieczerzy, to jest cudownej przemiany chleba i wina w ciało i krew swoją. Z zestawienia powyższych cytatów wynika, że kapłan dokonuje konsekracji chleba i wina, to jest przeistoczenia, czyli tak zwanej transubstancjacji, staje się właściwym twórcą samego Stworzyciela. Uważa się, że kapłan przy ołtarzu jest zastępcą Chrystusa. W tym wypadku stanowisko kapłana przewyższa Syna Bożego, gdyż stwarza Boga, zaś Chrystus staje się posłuszny Jego sakramentalnej woli. Przeistoczenie to nowe wcielenie Chrystusa i ustawiczne powtarzanie narodzin Syna Bożego. Takiego zdania jest ksiądz dr Franciszek Spirago, autor popularnego katechizmu. W chwili przemienienia otwierają się na słowo kapłana obłoki niebieskie i wstępuje Chrystus Pan otoczony orszakiem chórum anielskich, którzy towarzyszą Panu i Władcy swojemu, święty Grzegorz Wielki. W chwili przemienienia wstępuje Chrystus z nieba tak szybko jak oko, skoro się otworzy, nagle i najodleglejsze widzi przedmioty, święty Tomasz z Akwinu. W chwili przemienienia powtarza się niejako wcielenie Syna Bożego. Jako Maryja, tak samo i kapłan, kilka tylko słów wypowiada, a mocą ich sprowadza na ołtarz Syna Bożego z nieba. Na znak, że Chrystus przy mszy świętej staje się niejako powtórnie człowiekiem, mówi kapłan przy końcu mszy, a słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Przemienienie jest także jakby powtórzeniem narodzenia Chrystusa. Kapłan konsekrujący eucharystyczne postacie zajmuje stanowisko wyższe nawet od błogosławionej Marii, która tylko raz dała światu Jezusa. Kapłan rodzi Chrystusa codziennie. Chleb, wino, poświęcone miejsce i kapłan – oto elementy potrzebne w momencie, w którym kapłan ma władzę sprowadzania Boga chwały na ziemię, błogosławienia Mu swymi ustami, dzierżenia Go w dłoniach, przyjmowania i dzielenia Go wśród wiernych. W tej chwili otaczają Go aniołowie. Władza kapłana, woła święty Bernard Sienny, przewyższa władzę błogosławionej dziewicy. Maryja wydała Syna Bożego raz tylko na świat, podczas gdy kapłan rodzi go codziennie. Zbliża się moment konsekracji. Głowa kapłana pochyla się, a z ust jego padają doniosłe słowa. To jest ciało moje. Blaska światła, Pan zastępów opuszcza tron na wysokości. Substancja chleba znika, a kapłan trzyma w dłoni swego Stworzyciela, Zbawcę i Sędziego. Tę samą naukę spotykamy w encyklice papieża Piusa XII o ciele mistycznym. W tej ofierze sami wierni ofiarują przez ręce kapłana Bogu przedwiecznemu niepokalanego baranka, który obecnym staje się na ołtarzu jedynie mocą głosu tegoż kapłana jako najmilszą ofiarę chwały i przebłagania. Inny katolicki pisarz głosi wprost, że język kapłana tworzy Boga. Niepojęte dostojeństwo kapłanów woła święty Augustyn. W rękach ich, jak w łonie niepokalanej dziewicy, sam Bóg, Syn Boży, staje się wcieleniem. Zaprawdę wielka jest władza kapłana. Język jego tworzy Boga z kawałka chleba. Jest to więcej niż stworzenie świata. Błogosławiona Maryja nie jest nawet w stanie sprowadzić boskiego Syna w postaci hostii. Dokonuje tego kapłan, chociaż jest zwykłym człowiekiem. Władza przypisywana celebrującym mszę kapłanom w najwyższym stopniu zastanawia. Mocą ich słów z chleba i wina pozostaje tylko postacie, czyli te właściwości, które podpadają pod zmysły jak smak, zapach. A sama istota chleba i wina przemienia się w istotę ciała i krwi Chrystusa Pana. Tak, iż po konsekracji nie ma już na ołtarzu chleba ani wina, ale prawdziwe ciało i prawdziwa krew Odkupiciela. Co więcej, jest to rzeczywisty i żyjący Chrystus wraz z bóstwem i człowieczeństwem, ciałem i duszą, obecny cały i niepodzielnie
pod dwoma postaciami lub jedną postacią, a nawet w każdej jej cząstce osobno. Czyżby tak olbrzymia władza została złożona w ręce kapłanów? Wydaje się to mało prawdopodobne i wprost nienaturalne. Niemniej, mając przed oczyma katolicką mszę ze wszystkimi jej osobliwościami, zapytajmy, w jakim stopniu praktyka ta odpowiada prawdzie, to jest nauce Chrystusa i apostołów. Niechaj Słowo Boże przeniknie mrocznie katolickich tajemnic wiary i wywiedzie na światło błędy i fałsz.